No troszeczkę zmarzła, dodatkowo jeszcze w tej ciemni, bo przypadkowo, omyłkowo, w pośpiechu zostawiłem 3 minuty prawie czarnego totalnie materiału na sam koniec poprzedniego odcinka. Dobra, okej, okay. Sorry. Nie, dobra. Fajnie byłoby to zacząć jeszcze raz, ale o. Ja fajnie, że czekam, bo chwileczkę wcześniej od razu wskoczę w klimat. No. Proszę bardzo, chyba o to chodziło, prawda? Właśnie, zamiast śnieżna, no... może być nieciekawie. Nie dość, że zombiaków nie będzie totalnie widać, to jeszcze też słychać. Bo w takiej śnieżycy, no ja w słuchawkach słyszę tylko, jak leci śnieg koło moich uszu. Dobra, krwisty ślad był od tamtej strony. A, zobaczymy, zobaczymy, sprawdzimy. Czy tu się może coś złego wydarzyć? Oczywiście, że może. Ale czy konkretnie przydarzy się nam w tym momencie? Ej, daleko jeszcze? Kilka minut. Okej. Jeżeli to pytanie nie będzie powtarzane raz za razem, to niczym osioł ze Shreka. Dobra, ale mając kaptur w takiej sytuacji, no oczywiście też bym założył, więc brawo Eli. A właśnie, może delikatny galop, to przecież właśnie te, każda sekunda odgrywa kluczową rolę, a ja sobie pozwalam na takie tam... na cwał chyba. Aha, konik już nie chce galopem. Już teraz nie, za ciężko. O-o! Dobra, szybciej się nie da, naprawdę, uwierzcie. Dobra, nie schodzę z konia, to nie jest dobry moment na takie rzeczy. Dobra, czy nasłuchiwanie coś pomoże? Nie działa na koniu. No to pięknie. Dina, gdzie jesteś? Ja bym miała tutaj być, to już by się odezwała. To może z tamtej strony jednak? Ale nie wyglądało tak na drogę dalej. No właśnie. No, czyli teraz, jeżeli pojechała, to jest tak daleko. No ale też powinna się zorientować, że... jej aktualne love story gdzieś tam zostało z tyłu. No to nie galopuje się dalej do przodu, prawda? Tył, zwrot i tyle. Ale nie no, jeżeli tak antyklimatyczne będzie rozstanie z Diną... Gdzie ja kurwa jestem? Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie byłeś chwilę temu, bo zrobiłem kółeczko. Czyli co, domniemam, że... że nie tutaj. Dina! A to moment, tutaj chyba faktycznie nie było miejsca, gdzie mógłbym iść dalej. Tu? No przecież byłem tutaj chwilę temu, no. Dokąd jedziemy? Zaufaj. Znaczy wyglądało, jakby troszeczkę celowo się chowało. Ja ale byłem tam, zresztą widzieliście, myślałem, że tam nawet te... może nie tamtędy właśnie droga, ale jednak faktycznie chodziło o to po prostu, żeby trzeba było się cofnąć. Ale w sumie, by nie patrzeć, mądra decyzja, żeby zawrócić w już oczyszczone miejsce. No ale pytanie, czy zombie tutaj nie wtargną w trakcie nocy. No, ja się przygotuję. No nie wiadomo co. Przejeżdżałam obok. Nie byłam w środku. Wanda, czy nie tutaj byliśmy chwilę temu? Serio? Zajrzymy się lepiej. Okej, okay, sama wyciągnęłaś tą klamkę, Eli. Tędy, nie? Nie, ale max amunicji mam w tej broni. Choć 16 wygląda, jakby to był też max dla pistoletu, no to... Ale właśnie, ten max będzie mnie prześladował w pierwszej kolejności, więc... Aha, tylko uważać, żeby ta butelka nie poleciała w akompaniamencie szmaty i ognia, bo jedno kliknięcie niżej jest mołotow. Aha, dobra, to tak. Taki zestaw. Max amunicji w jednej broni, w drugiej pewnikiem też, a ja biegam z butelką, no brawo piecholno, ale tak to jest właśnie, jak się kitra wszystkie najlepsze rzeczy dopiero na najtrudniejsze walki. To jest niby dobre przygotowanie się, ale no. Coś tam jest. Może to nastręczyć problemów po drodze. Może ktoś tu mieszka.
Widzisz inne wejście? Górą jakoś, takoś możesz. Nie. Oj, tutaj się coś podświetliło, czy mi. Chyba nikogo tu dawno nie było. No ale to w tej części, może w tamtej ktoś aktualnie nawet jest. Nie, wybaczcie, macam ściany. Inne wejście, powiadacie. No gdzieś musi być. A że skradać się raczej tutaj nie muszę. O, no to wygląda jak wejście. Gdzieś dalej, skoro tutaj jeszcze nie byliśmy. Dobra. Muszę zobaczyć, co tam jest. No tą szybę na pewno idzie wybić po prostu. No coś świecącego. To mogłoby się przydać. Niemądre trochę, ale... I od razu, pach, proszę bardzo. No, ej, podnoś. Zapas butelek musi się zgadzać, musi być max. Ale że ty się dziewczyną nie pokaleczyłaś o to szkło teraz. Myślałem, że wytłuczysz się do reszty przed wskoczeniem. Ale dobra, sobie tu mamy. Cała ta elektronika. No. To musiało być Eugene. Ale bo to jest w tym momencie bezczelna kradzież, bo okradamy kogoś innego. No właśnie. Ale przede mną chował. Nic więcej, ale droga dalej. Chyba że nie. Ale mam dużo śrubek, mogę coś ulepszyć. A mogę stworzyć? Nie mogę. Jeszcze troszeczkę alkoholu, ale patrzmy dalej. Mam dwie tabletki, super. A potrzeba 60, nie. Dobra, nic. I z butelką do przodu. A czyli jednak Eugene. To na pewno dom Eugene'a. To jest numer obozowy? Jeżeli tak, no to i tak sporo osób tam się uzbierało. Jak na takie warunki. Był świetlikiem? Ej, dobra. A tutaj nie zapomniałem, że świetliki jeszcze istnieją jako organizacja, nie na pewno. No, odwalali różne chore akcje. Nie zostaje wspomnienia jakoś. Na przykład? Prosto. Mówił, że wysadził posterunek w denwerskiej strefie. Zginęło 3 żołnierzy. I 2 cywili. Jezu. Mówił też, że razem z Tomim torturowali jakąś szychę z Fedra. Nie wiem, jakoś nie widzę Tomiego w takiej roli. Zdziwiłabyś się. Jak to? On i Joel robili różne rzeczy, żeby przetrwać. Znaczy, Dina jeszcze nie usłyszała tej opowieści, jak to się tak właściwie stało, że Eli jest wśród żywych w ogóle. Oczywiście z pominięciem... A właśnie, no nie można pominąć tego istotnego faktu, że Eli jest odporna na wirusa. No, no nie, jak ta relacja się potoczy, zobaczymy. Tym prędzej do przodu. Ale tam podniosłem jakąś kartę. Ej, właśnie, jaką PlayStation 3? No, klasyczny chlebaczek. No to trzeba docenić. Co my tutaj mamy za gry? Uncharted, oczywiście. A tutaj Jackie Daxter. Dobrze rozpoznaję? Tak jest. Tak, dobra, ale jeszcze chyba większe i lepsze zbliżenie będzie. Wezmę pukawkę. Aha, teraz najlepiej. 2. No, no, piękna część. A pod spodem 1, jeżeli dobrze rozpoznaję fragmencik okładki. Ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę. No, padł jeszcze na kablu, ale ten akurat już można było odłączać. PlayStation 3, przypomina. Okej, ale chyba więcej smaczków tu nie znajdziemy. A może? Jak please do not... Yeah, do not what? Reshelf materials, okej. Aha, czy nie przekładać, po prostu. Jeden człowiek miał taką manię w jedynce, The Last of Us. Ej, w sumie on też był odmiennej orientacji. Ej, czyżby faktycznie... Teraz to was promowało wątki LGBT. No, rzecz do rozważenia, ale nie o to chodzi. Boże. Przecież. To Tommy i Eugene. Ale z nich dzieciaki. Nie, to nie jest ten człowiek, który był właśnie, o którym wspominałem teraz. Nie. Już myślałem, że to jest aż tak połączone. Ale właśnie to zdjęcie pewnie miało drugą stronę jeszcze. No medalik to swoją drogą. Ale...
Na zdjęciu coś mogło być. Tak, bardziej, a, bardziej nie mogło wrócić. No cóż, dobra. Nie, podejrzewałem, że coś na odwrocie, może kod do sejfu, cokolwiek, ale nie. Agregat, powiadasz. Gdzie to może być? W szufladzie? No, na pewno. O, kolejna rzecz do przeczytania. Coś dłuższego tym razem. Eugene, błagam cię, wróć do domu. Świetliki chcą zbawić świat. Pozwól mi na to. Rodzinę i dołączył do świetlików. Mm. Nieźle. Nie dopadną żołnierzy i polityków. Niech stworzą szczepionkę, która ocali ludzkość. Może pewnego dnia ich fantazje staną się rzeczywistością. Do tego czasu muszę przede wszystkim myśleć o naszej córce. Świetliki poradzą sobie bez ciebie, nasza córka nie. Ciągle mnie pyta, kiedy wrócisz do domu. Nie mogę jej dłużej okłamywać. Tęsknię za tobą, ale nie wiem, ile jeszcze zniosę. Wróć do domu, proszę. Kochamy cię, Claire. No, umarł tu. Pytanie, czy rodzina dołączyła do niego w tej społeczności, czy nie? Cholera, no smutno by byłaby nie. Hej, mam agregat. Dobra, ale masz może też przypadkiem klucz do tej oto tutaj kłódki? O, jakieś dźwięki... Czy dostaliśmy się właśnie po prostu na drugą stronę, tam gdzie chcieliśmy, od samego początku. Dobra, ale dobra, nic więcej tutaj nie ma, więc agregat prądotwórczy raz, ale zazwyczaj włączenie czegoś takiego wiązało się z atakiem zombie, więc okej, przygotujmy się. Jeszcze raz jakiś quick time event. A właśnie, trafiłem. No proszę bardzo, chyba lepiej się nie dało. Tak lepiej. Niezły warsztacik, Eugene. Ale hałas. Sprzętem dałoby się ulepszyć broń. No z miłą chęcią. Właśnie zastanawiałem się, kiedy będę mógł zrobić użytek ze swoich śrubek. Części i suplementy. Są rzadkie. Nie, dobra, bo doczytujesz. Myślałem, że teraz będziemy zaraz suplementy tutaj coś ulepszać. Bez przesady. Tylko strzelność, stabilność, odrzut, pojemność. Tutaj można dużo. Nie, zawsze warto zainwestować w pojemność magazynków, jak się kitra amunicję. Autentycznie, uwierzcie mi po prostu. No o te parę pocisków, o które powiększacie magazyn, jak tyle macie po prostu więcej, jako full, możliwy do posiadania, więc... Aha. Ale ten nabój to podniesiesz, nie? Ile? 50. Ale plus 3. Okej, dobra, fajnie, ale w krótkiej klamce. W ogóle też przyjrzyjmy się wtedy... Dokładnie, co to jest? Może rozpoznam. Beretta? Dobrze wyczytałem? Ale dobra, moment. Na pewno jest tutaj też pojemność. Plus 4 i też za 50. No, to już wiemy, co robimy. Nie, ale jeszcze raz i tak spojrzę na pistolet. Bo chyba tam widziałem autentycznie Berettę. No, mamy pojemność. I jedno z podstawowych trofeów. Ej, taką właśnie wersję chyba dzierżyła Dina wcześniej widziałem. Tak, jest okej. No, tak jest zdecydowanie dobra lepiej. Dobra robota. Okej, ale znowu nie to ujęcie kamery. Będę musiał chyba na zbliżeniu. Znaczy wam może zrobię zoom, jeżeli to... Nie, tak jakby jaka Beretta. Ej, nie, serio, chyba mi się jednak wzrok pogorszył. Nikotera. No to okej, to coś czego nie znam. Dobra, po co marnować cenne paliwo? I żarówki. Dobra, już skoro ulepszyliśmy. No, cześć. Gdzie można z tym troszeczkę pochodzić? Chodź teraz, właśnie w tym momencie ta broń jest najmniej na full, jak to może być. Widzisz jakieś zejście? No, nie tutaj. Ej, tam jest safe. Nie chcę wpaść po prostu, ale... Nie, to nie jest safe. Czy widzę jakieś zejście? Koło grzejniczka. W sumie Dina mogłabyś podejść się ogrzać po tej podróży w Śnieżycy. No, ale już pewnie jest wystarczająco ciepło. Od emocji. Co my tu mamy? No nie, żyrafę? Nie, już myślałem. Nie, a jednak. Chyba poszedł właśnie szkic żyrafy do dzienniczka. Chcę zobaczyć, czy El jest obdarzona talentem. Ej, jest. Ja w życiu bym coś takiego nie naszkicował. No w życiu. Nie ma szans. Co prawda też jestem ten level wyżej od patyczaków po prostu, ale no ten level najbliżej patyczaków, dosłownie.
Ale na szczęście są jakieś tam inne talenty. Mniejsze bądź większe, ale jakieś tam są. Na przykład talent do przeczesy... Na pewno nie do wymowy słowa przeczesywanie. Ale chociażby do tego jest jakiś tam talent. Bo nie podejrzewam, żebym zbyt dużo ominął do tej pory. Czy jest sens otwierać? Nie, ale szukam zejścia tam. Może jakiś przełącznik teraz, skoro agregat jest włączony. Może telewizor? Ej, wow, aby może było telewizję poglądać? W tych czasach? O kurde. Nie, to by była gratka. Choć kino mają, no ale... Właśnie, stop, czy jakakolwiek stacja telewizyjna teraz nadaje? No, bardzo wątpliwe. Klasycznie? Serio? Za półką z książkami? I to jeszcze taką... gdzie z prześwitami? Dobra, już nauczony doświadczeniem. Trzymamy po prostu przycisk, a nie wciskamy jak szaleni. Co on tam ma? Czyli wersja dla leniwca. To pokój do seksu. Dlatego się o nim nie powiedział. Ucieszyłabym się, gdyby to był pokój do seksu. Był taki samotny. To wtedy do samogwałtu raczej. No, czy to można uznać za seks? No, średnio. Wedle definicji chyba wręcz nie. To jest samogwałt? Nie, dobra. O mój Boże. To ona zielska. To ona zwiędłego zielska. To wiele tłumaczy. Co, był delikatnie ospały na przykład? Zazwyczaj? No, oprócz zielska coś jeszcze tutaj hej. Musi być. Ma tu jakieś kasety. Tańcząca z fiutami. Smash, Brandy, Scotch. Kurde, pornowe same. To pornose. No. Ciekawy gust, Eugene. Przynajmniej hetero. Dobra, chodźmy dalej. O, może, serio? Można? Całą donicę, tak? Najlepiej? Maria dostałaby korby, gdyby to zobaczyła. Jak on to w ogóle ogarnął? Musiało zająć wieki. Szkoda, że mi o tym nie powiedział. Totalnie wysuszona. Choć do czegoś może by się jeszcze nadała. Jakiś wywar, coś, nie wiem. Jeżeli podsuwa pomysły. No, ale nawet małe sadzonki. Nie, dobra, co jeszcze tutaj? Z rzeczy ciekawych. Bongo, no kolejne do kolekcji. Co? No, serio. Fakat maski gazowej. Rety był taki mądry. Czy to można nazwać mądrością? Serio. Ej, w pewnym stopniu tak. Na pewno umiejętności manualne posiadał. Jakiś tam zmysł techniczny w pewnym stopniu, ale... A to jeszcze można sobie poglądać, tak? Jeszcze coś tam jeszcze może się kryje od wewnątrz? Mogę przybliżyć. Ale to chyba niewiele pomoże, dobra. Odkładamy to. Bo się zaraz faktycznie dziewczyną wpadnie do głowy pomysł, żeby się zjarać po prostu. Co my mamy tu? To na kurna zielska. Ej, ale to w słoikach mogło przeżyć, cokolwiek to jest. Jointy. Dobra, zobaczmy jak fizyka. Czy będą się ruszać wraz z moim obracaniem słoiczka? No, coś tam się rusza. W zbliżeniu może będzie widać lepiej. Lewo, prawo, lewo, prawo. O, jakaś tam fizyka jest. O, nieźle. Nada się jeszcze? A zielsko się psuje? Dowiemy się. Pytanie, jak dużo czasu minęło? Jest to materia organiczna. Jak tam pomóc? Nie, dam radę. A, czyli cała otoczka zombie dookoła właśnie no tak, w tym momencie zniknęła. Poradzisz. Zawsze można stłuc. To... ta. O, pieprzyć to. Do reszty cię pojebało? Otworzyłam czy nie? No, może to powinien było zrobić w inny sposób. Pachnie dobrze. Ale dziwnie mi się patrzy na tą ciut bardziej wyrośniętą Eli. Znaczy, spędzimy tu trochę czasu, nie? O kurde. Jesteśmy uziemione. Najpierw sprawdziłbym wszystkie wyjścia, czy są zamknięte. To pomieszczenie na 100% bym przetrzepał. Ewentualny joint już na sam mogę koniec. Cię coś
Ale i tak niewskazany, no jak w takiej, takiej sytuacji. Gdzieś tam obok leży. Pali od 1 do 10. Naładowana strzelba, pistolet. Gdzie 1 to totalny syf, a 10 rozwala ci mózg. Jak oceniasz nasz wczorajszy pocałunek? Oczywiście można było się domyślić, że rozmowa zbiegnie. Czemu wciąż o tym rozmawiamy? No te właśnie tory. Mówiłeś, że to błąd. No to jest pytanie. No to daleko się posunie w tej konkretnej kwestii. Co ty robisz? Chciałam, żebyś oceniła pocałunek. Dwa. Ja dałabym 6. 6. Wow, no. Solidna 6. Okej. Było tam sporo ludzi. Tak, ale 6. Tak. Co? Naprawdę chcę wiedzieć, jak go oceniasz. Nie sądzę. Jesteś niemożliwa. A ty to niby co? Mam ochotę wyjść z powrotem na te śnieżyce. Nikt cię nie powstrzymuje. To ciężko mi się na to patrzy. Oby ten był lepszy niż 6. Zostaje, to może zaraz w każdym momencie wyskoczyć zombie. No ale to jest życie, trzeba mieć. Mam nadzieję, że nie będą się tego cenzurować, kurde. Okej, ja nie pytam, czy te panie były pełnoletnie. Minęły 4 lata. Trzeba było sprawdzić, ile Eli miała w jedynce, ale no. Wracamy do Abby. A i najdzie jej w takim momencie. Dobra, ale wiecie co? Tą panią... Chciałem puścić się pełnym sprintem, ale może lepiej nie. Mimo wszystko, jeżeli mamy brnąć dalej, jeżeli chodzi o historię, to ona nie może zginąć. Albo przynajmniej jeszcze nie w tym momencie. Po prostu. Ale okej, mamy 2, tak? Dobrze widziałem? Czy jeszcze gdzieś ktoś? Jakoś coś? Zawsze mogę strzelić po prostu w pysk jednemu. Albo i obu od razu. O kurde, więcej. Co to jest? Oni są złączeni, czy po prostu... Nic z tego, nic złego wyszła 2. I jaj, tu jeszcze... Co? Co jest grane? Skąd ich kurde wzięło tu? I ja... zaraz będziemy spieprzać. O, dupa. O, nara, już mnie tu nie ma. Aha, mam nadzieję, że sprint się kurde nie kończy. Dobra, jak w Dying Light. O, w dupę, nie. Oj, tego się nie spodziewałem. No, siły zobaczymy. Oj, nie, dobra, tutaj nie. Z moim tempem chwilę to może potrwać. Oj, nie. Jak wbiegnę w grupę, to jest po mnie. Nie, dziewczyno, co ty robisz? Tu przecież tam był materiał na idealny skok. Oj. Bez podpórki. Oj, nie wpadnij zbyt głęboko. Dobra, to wygląda spoko. No, przemoczona. No, gorzej się biegnie, podejrzewam, ale mniej zombie. Aha, i z powrotem. Ale się władowała, nie? W ogóle ilu ich tu jest? To swoją drogą. Daj, laska, biegnij. Szlak. Dobra, zaraz i tak przejdą. O, w dupę. No. O, cholera. Nie. Inaczej, sprint się nie kończy. Nie.
No biegnie, ale to bym u kłódcach zasuwał sprintem. Oj, coś zniknęło z zapasów. Dobra, poważymy, czemu nie? Tak dzielnie uciekała. Ała. Musimy uciekać. Joel, siema Joel. Tommy, jest Tommy. O Joelowi teraz chętnie pomogę. Dobra. O kurde. Dobra, każdy po kolei. Ja chciałem być pierwszy. Ej, ale Joel to mnie zostawia. Ja pierdzielę, ej. Jesteś cała? Ej, stęskniłem się za tym gościem. No, ona ich zwabiła, tak naprawdę. Bardzo możliwe. Spróbujmy dostać się do chaty. Nie mamy. Musimy wszystkich ostrzec. No i bierz to, to się może przydać. O, dupę. Musimy biec! Giga! Oj, tutaj może być wcale nie lepiej. Dobra, unik i... Dobra, już teraz, sorry. Nie. Kurde, na drzewa zawsze można liczyć, nie? Ej, to był dobry unik. To był autentycznie dobry unik. Ej, dobra jest. Co mamy? Naboje? Dobra. Co jeszcze? Coś tu się jeszcze świeciło? Kolejna rura, dobra. Czyli rurami będziemy walczyć. Tam okno! Oj, kolejne zapasy. Widzisz tam jakieś wejście? Przyjmy tego! Ej, ale nie poznaję głosu Joela w ogóle. Zmieniliśmy aktora głosowego w polskiej wersji? No, oczywiście, tylko gdzie jesteście tu? Ale, Nie, no dobra, zapasy później. Dawaj. Toż później. Później nie będzie czasu na pewno. Uważaj do środka! Przemknę wagonik do okna! Trzymajcie tych zarażonych z dala! No jak z dala, to niestety sorry, ale... Oj, broń biała odpada. Z grubsza oczywiście. Oj, to jest Joel, nie? Dobra. Oj, klikacz, dobrze słyszałem? Oj, nie. Tu to ładujemy do oporu. Prawie że. O, no rura! Czemu rura nie zadziałała? Dobra, spróbujemy jeszcze raz, jak najbardziej. Ale tym razem już wiedząc, co tu się święci. No wystrzelam się trochę z naboi. No to ja muszę z nimi z tej strony. No i pięknie. Gdzie? Aj! O, już jest dwóch. A rura w pełni? Dobra, wykończenie. O nie! Oj, to klikacza z rurą to nie było zbyt mądre, nie? Ale udało się. Chyba nie ma... O! Ała, sorry to mi. Chyba nie. Dobra, żeby dać sobie radę. Nie, nie mam co oszczędzać, serio, autentycznie nie mam co oszczędzać. No, bo zaraz zginę! Czyżby średni poziom trudności był zbyt wysoki dla mnie po dłuższej przerwie odgrania? Jeszcze raz, mamy jakiś lepszy asortyment? Nie, niestety nie. Ej, co jest z moim strzelaniem? Ej, to jest dużo broni białej, dobra, zlepiemy ich do oporu. A wystrzelamy się na klikaczu dopiero. Oj, nie ten plan! Dobra, właśnie, totalnie o to mi nie chodziło. Spróbujmy wdrożyć plan jeszcze raz. Broń biała, a jak klikacz, pif paf. Brzmi w porządku. Prosty plan, ma szansę tutaj naprawdę się udać, ale... Dobra, broń biała. Jednem mniej.
Dobra, ale to jest poradzi. Dobra, zbiliśmy to powietrze na kwaśne jabłko. Surej, co, gdzie, jak? Klikasz? Czyżby już? O, tu trzeba nasłuchiwać. Ej, tam się wturlał trup. Ej, Tommy! Dobra, dawaj łom, gdzie jest ten łom? Gdzie jest ten łom? Broń biała, pięści też się nadadzą. Oj, czole, pięknie. O, tym razem Tommy możesz podziękować za uratowanie skóry. No, bierz to. No, łom powinien trochę więcej wytrzymywać, ogólnie rzecz biorąc, nie? Ładnie. Ale to nie był mój strzał, oczywiście. Ale ta egzekucja już tak. No, Joel, nie zostań tutaj. Ja cię proszę, nie zostań w tym budynku. Trzymaj się blisko! No taki ma zamiar. Szybko! Dokąd? Szybko, okej. Może być. Mi to pasuje. Kieruj się do drzwi! Ej, to było autentycznie fajne. Ja dalej trzymam sprint, mimowolnie. Jestem Tommy, a to Joel. A ty jesteś? Abby. Abby, trzymasz się? Tak. To nie wytrzyma. Musimy wracać. Przecież nie dojedziemy aż do czasu. Musimy się zabarykadować. Tommy, nie możemy tu zostać! Oni nie dadzą rady tak daleko. No mam przyjaciół. Są w posiadłości na północ stąd. Jest ogrodzona. Cały teren pod kontrolą. Posiadłość Wolpin. Może się udać. Dobra. Otworzę drzwi. Okej. Pojedziesz ze mną. Chodź. Koleżę, ona jest zła i po prostu palnie Joelowi kulkę w pewnym momencie. To uwierzcie, jak będzie wątek fabularny, gdzie trzeba będzie kierować ją, to co chwilę będę skakał z urwiska na główkę. Uff. Nie, ale serio, to podkręciło atmosferę The Last of Us 2. Oj tak, zdecydowanie. A ta? I ugryzienie, to wyjdzie teraz. Ej, dobra, to jeszcze zobaczymy. Zerwam tę skorolkę. O, więc próbowałam na nią wejść. A ona uciekła mi spod nóg. Chwila, to skąd tam blizna? Nadziałam się na nóż. Okej. Okay. Niech nieogolone pachy nikogo nie zdziwią. Okay. Żyletki to też deficytowy towar. Nie, nie. Aj, Eli, nie pokazuj tego. A, o, zresztą. Boże, nie. To moja sprawka. Czy to na pewno jak może to wypatrzyć sprawy ślady zębów? A wypaliłaś je! Po ugryzieniu. Mądrze. Gdy miałam 14 lat, ugryzł mnie zarażony. No nie, serio? Mówisz, to jest już, wiesz, już ten etap relacji? Najwyraźniej jestem odporna, więc zrobiła mi się pojebana blizna w kształcie zębów i pęcherzy i... Au! Pierdol się! Co? Ej! Opowiedziałam ci prawdziwą historię. Moja też była prawdziwa. Mam cię ugryźć? Co? Słyszałaś? Jessie? Zostań tam, dobra? Możesz tam zaczekać? Co ty? Odwróć się, co ty wyprawiasz? Jaja sobie robisz? Powinnaś być na patrolu. Jasne, w taką śnieżycę? To zioło? Co tu robisz? Ludzie na ciebie liczą, rozumiesz? Wiele od nas zależy. To czemu ty nie stoisz na warcie, co? Bo Tommy i Joel się nie pojawili. Jak to?
Godzinę na nich czekaliśmy. Szukałem ich koni, gdy zobaczyłem światła. Może wrócili prosto do miasta? Bez zastępstwa? Nie ma opcji. Jaką część ich obszaru sprawdziłeś? Nie wiem jaką. Rozdzielmy się. Ruszymy z różnych stron. Ogarniemy cały teren w parę godzin. Nie możesz jechać sama. Kto wie, na co trafimy? Właśnie, a jeśli potrzebują pomocy? Okej, pojadę na zachód. Dina weźmie południe, a ty wschód. Ale bądźcie ostrożne, co? Tak. Cholera, misja ratunkowa. No, wiemy, że zarażonych tam jest sporo. Dać mi postrzelać trochę. O, i to był dobry pomysł. Choć widły też wydawałyby się spoko. Teraz autentycznie, mam nadzieję, że ta grupa jest przyjaźnie nastawiona, ale po pierwszej scence, no tak, kurde, niezbytnio. To może nie być bezpieczna przystań, tylko wręcz przeciwnie. Baliśmy się. Jak się trzymacie? Dobrze. Dzięki. Tak. Możemy pogadać? Chcesz zdjąć te siodła? Nie, nie ma potrzeby. Przeczekamy tylko burzę. Macie tu jakieś szczotki albo ręczniki? Miałaś ogromne szczęście. Żebyś wiedział. O, macie tu prąd. Gdzie ty, kurwa, byłaś? Panelom słonecznym na dachu. Kim są ci ludzie? Długo tu jesteście? No, jedna tortury. No ja pierdzielę, serio. Wczoraj. Nie. Nie, moi drodzy, ja tego nie chcę oglądać już teraz, nie? Obejrzymy to następnym razem. Nie. Oj, w tym miejscu kończę ten odcinek, serio. Może powinniście pojechać do następnego razu, to może być ciężki odcinek. Dzięki. Dzięki za oglądanie. Tommy. Cześć. Hej. A to mój brat. Joel. I się zacznie. Nie? Do następnego razu. Ja tego nie ogarnę za jednym zamachem.